Witam Państwa, witam na kolejnym spotkaniu w cyklu dyskusji na Ratuszowej. Jest to już 34. czy 5. nasze spotkanie, miło mi. Dzisiaj do spotkania pod tytułem Zmiany w prawie i co dalej zaprosiłam trzech rozmówców. Zaprosiłam pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Stanisława Gacę, który pracuje w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. Witam pana profesora. Zaprosiłam pana Rafała Grodzickiego, kierownika Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie. Witam pana Rafała. Witam panią redaktor, witam państwa. Witam pana Mariusza Sztala, instruktora nauki jazdy, współwłaściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców Intro HL w Warszawie, byłego egzaminatora. Moje nazwisko Jolanta Michasiewicz. Witam serdecznie panią redaktor, szanownych rozmówców i gości oglądających. Witam również. Moje nazwisko Jolanta Michasiewicz. Prowadzę jako redaktor naczelna tygodnik Prawo Drogowe News. Organizatorami naszego dzisiejszego spotkania jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcja właśnie tygodnika Prawo Drogowe News i portalu El Instruktor. Technicznie naszym wydawcą jest Grupa Imasz, a dokładnie pan Piotr Wagner. Witam pana, panie Piotrze. Jest pan rozumny. Są transmisje włączone w obydwu portalach, na Facebookach obydwu tytułów. Dzisiejszy tytuł Zmiany w prawie, co dalej? Kwestia dotyczy zmian w prawie, które wprowadziła ustawa z 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw i w tych niektórych innych jest ustawa Prawo o ruchu drogowym. Te zmiany, te nowelizacje żywo nas interesują, dlatego też poświęciliśmy już trzeci odcinek. Rozmawialiśmy o definicjach, które wprowadziła nowelizacja, o wszystkich zmianach, które ona wprowadziła. Rozmawialiśmy i dzisiaj chcielibyśmy tę rozmowę trzyczęściową podsumować. Czy nam się uda, nie wiem, ale tak jak mówię i powtórzę dzisiaj, nie zamyka nawet zakończenie tego godzinnego spotkania dyskusji, dlatego że redakcja zawsze poprosi wskazanego przez państwa autora lub grupę autorów i zawsze będziemy mogli kontynuować tę rozmowę na łamach portalu. Pierwsze pytanie mam do pana profesora. Już nasi czytelnicy w pierwszym odcinku z tego tytułu, że zaprosiliśmy pana profesora Jamroza z Gdańska, dowiedzieli się, jaka była geneza tych zmian, które trafiły do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niestety albo nie doczytali, albo chcą wiedzieć więcej. Czy pan również mógłby podać tę informację, skąd się wzięła ta potrzeba tych zmian w kodeksie drogowym i może też, czy ona, bo przedstawiciele ministerstwa na spotkaniu z dziennikarzami mówili, że prace trwają od lat, od bardzo wielu lat, podawali datę 2018 i wcześniej. Gdyby pan mógł nam jeszcze raz przybliżyć tę kwestię, bardzo proszę. Znaczy ja bym nie chciał rozstrzygać, w jakim stopniu, jak szczegółowo te zmiany były konieczne, natomiast jak pani redaktor wspomniała, rzeczywiście istnieje związek, bo on musi istnieć związek między projektowaniem infrastruktury, pewnymi zasadami i prawem o ruchu drogowym. To znaczy w mojej ocenie oczywiście to raczej myśmy jako te osoby, które kształtują infrastrukturę drogową, powinni przystosowywać ją do tego, czego wymaga prawo o ruchu drogowym, ale tak jak o pracach, to co pani wspomniała, to nie są tylko lata 2018. Ja sobie tutaj sięgnąłem, bo wszystkich dat nie pamiętam, ale powiem, że już chyba przez ponad 10 lat temu byłem członkiem zespołu, który wykonywał taką ekspertyzę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie ówczesnego rozporządzenia, jego adekwatności do bieżących potrzeb, tak nazwijmy, i wskazania konieczności zmian. Byłem też kierownikiem grantu, który już to akurat zapisałem sobie do te 2009-2012. Grant miał tytuł Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu. Czyli już widzimy, że już sięgaliśmy do tego, było stwierdzenie, że jednak te standardy, które obowiązują, nie przystają do współczesnych wymagań albo może nie w pełni przystają,
czy już się pojawiła potrzeba i były wskazania dotyczące pewnych zmian. I na tej kanwie, zresztą jakbyśmy popatrzyli po kolejne programy bezpieczeństwa ruchu drogowego, również zawsze miały taki filar infrastruktura drogowa i w tym filarze też się pojawiały wskazania, co powinniśmy robić w obrębie infrastruktury drogowej. I oczywiście zmiany infrastruktury, lepsze przystosowanie do wymagań współczesnych bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo na tym się głównie koncentrujemy, oczywiście sprawności też, no, wymagają też pewnych zmian standardów projektowania. I te ostatnie prace, o których być może profesor Jamosz też wspomniał, 2018-2020, to było duże konsorcjum złożone z 4 politechnik, krakowska, Politechnika Wrocławska, Gdańska, Warszawska, Transprojekt Warszawski, Gdański, później kolejne prace 21-22, gdzie już była Politechnika Krakowska, Warszawska, Gdańska i 2 transprojekty Warszawski i Gdański. Ja właśnie jestem liderem, byłem w obydwóch tych grupach, kierowałem pracami tego konsorcjum i właśnie skąd te przepisy, no wnioski, jakie napływały między innymi z bardzo obszernej analizy projektu, o którym, jeśli będzie taka potrzeba, to później może trochę wspomnę, pokazywały, wskazywały na konieczność zmiany przepisów projektowania, a nie da się zmienić, lepiej przystosować infrastruktury, jeśli niestety w którymś momencie się nie natkniemy na pewne bariery właśnie ograniczenia przepisów, które były w ustawach, w tym prawie o ruchu drogowym. Dodam jeszcze jedno, że ja myślę, że uczestnicy ruchu drogowego, jeśli nas pewnie głównie oni są zainteresowani też, no mogą, ich nie interesują przepisy. I nie muszą, nie mówię przepisy prawa o ruchu drogowym, tylko mówię o przepisy projektowania dróg. Każdy ma prawo oczekiwać tego, żeby infrastruktura, którą mu oferujemy, odpowiadała właśnie jego potrzebom. I dla niego nie jest ważne według jakich przepisów to jest zaprojektowane i się spełnia jego potrzebom. Ale tutaj w pewnym momencie, tak jak mówię, pojawiały się te konflikty między przepisami techniczno-budowlanymi i zapisami w ustawach, zapisami w rozporządzeniach. Te zmiany oczekiwań są bardzo istotne. Bardzo szybciutko kilka dat może podam. Lata 70. to jest głównie droga jaka? Militarne znaczenie i gospodarcze. Zauważamy problem bezpieczeństwa, to są lata 80., szukamy czegoś w obrębie bezpieczeństwa. Zauważamy środowisko, chcemy inaczej projektować infrastrukturę, żeby była bardziej przyjazna dla środowiska. Dostrzegamy ludzi w miastach głównie, że droga to jest też przestrzeń publiczną, taką staje się przestrzenią publiczną, w której oni by chcieli przebywać, czyli zmieniamy, widzimy estetykę, widzimy inne potrzeby, zmieniamy zasady projektowania. Ba, od 2000 roku pojawia się pojęcie takie projektowanie uniwersalne, bo co się pojawia? Dostrzegamy, że są różni użytkownicy, niepełnosprawni, z ograniczeniami, którzy mają też prawo, też są z tej przestrzeni korzystać. Musimy część przestrzeni zabrać samochodom, oddać właśnie tym innym grupom. Co najmniej 10 lat trwa rewolucja technologiczna w pojazdach, systemy wspomagające, no, perspektywa pojazdów autonomicznych. To pokazuje to tło, jak istotne zmiany dokonują się w zakresie infrastruktury i one muszą za sobą pociągać również zmiany standardów projektowania. Także jeśli są jakieś narzekania, bo rozumiem, do tego też zmierza pewne pytania, narzekania, że no ktoś tam coś miesza w tym prawie, wprowadza definicje inne, to często jest to wymuszone tym, że my nie możemy tkwić starych, ja mówię o zasadach projektowania, w starych regułach. Musimy nadążać z tym, co jest teraz, w tym również reagować, no to może szumnie nazwane, na wyzwania XXI wieku, które w obrębie infrastruktury, no dam jeden element też, środowisko na pewno, energia, droga jako środowisko życia, to o czym już wspomniałem, to jest dzisiaj, może się tu narażę wielu kierowcom, sam mam pojazd, też kieruję pojazdem i to od bardzo dawna, prawo jazdy otrzymałem w 1970 roku jako młody chłopak. Wtedy wolno było takie, można to było zrobić, ale powiem, że rzeczywiście my patrząc na infrastrukturę drogową teraz, w znacznie większym stopniu musimy widzieć tych słabych uczestników, użytkowników dróg i jesteśmy, no odwrót, już w infrastrukturze też musimy szykować ten odwrót od tego, że droga jest tylko dla samochodów. Także tego tła być może, i o tle ja mogę więcej powiedzieć, ale nie chcę tu zabierać głosu też panu mieć w uwagi, ja tylko chciałem wspomnieć, że te zmiany w prawie,
One następowały i teraz jak były wymuszone pewne tym, że dostosowując przepisy techniczno-budowlane do współczesnych wymagań, do współczesnych oczekiwań wobec infrastruktury drogowej, no niestety niekiedy potykamy się o różne ograniczenia, które trzeba po prostu, no, trzeba po prostu usuwać. Jasne. O strukturze przepisów nie chcę mówić, bo myślę, że to nie interesuje użytkowników, ale jeśli będzie taka potrzeba. Nie. Panie profesorze, tylko jedno pytanie, może krótkie, ponieważ trochę są zdezorientowani nasi czytelnicy z tym samą datą, czyli 21 września, w życie weszło rozporządzenie ministra infrastruktury właśnie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Może pan po prostu to powie, do kogo jest adresowane to rozporządzenie? Okay. Jaka jest tam ustawa wiodąca do tego, której wynika, że tak powiem? Jeśli chodzi o samo rozporządzenie, to oczywiście mogę o treści dużo mówić. Nie, w skrócie tylko, żeby wiedzieli, czy mają tam szukać. Nie, to dla uczestników ruchu drogowego, dla użytkowników dróg, ono nic nie znaczy. Naprawdę ono nic nie znaczy. Dlatego, że ona jest dla tych osób, które tą infrastrukturę przygotowują, którzy ją mają zaprojektować, wykonać, wybudować. Generalną zasadą w gronie projektantów, a przynajmniej ja mogę być za środowisko uczelniane, które przygotowuje tych inżynierów, jest zawsze takie projektowanie, żeby można było z drogi korzystać w sposób intuicyjny. Stosownie oczywiście do potrzeb z uwzględnieniem wymagań, ograniczeń człowieka i tak dalej. I teraz natomiast jest pewien problem rzeczywiście, bo rozporządzenie, które zostało wprowadzone, ono jest pewną rewolucją przez wielu projektantów postrzeganą, ale tak jak mówię, ono nie przyniesie jakichś takich skutków dla użytkowników dróg. Rewolucją polegającą na tym, że chce się oddać projektantom, dać więcej możliwości do kształtowania rozwiązań innowacyjnych, lepiej przystosowanych do współczesnych potrzeb. Stare rozporządzenie bardzo sztywno regulowało wiele reguł i jak gdyby usztywniało działania projektantów. Projektant na dobrą sprawę miał tylko czytać tabele i stosować pewne parametry. Jak miał dobry pomysł, to się okazało, nie mógł go zrobić, bo gdzieś tam w paragrafie któryś było zapisane, że przykładowo szerokość chodnika ma wynosić tyle, koniec. I taki ma być i to trzeba było zastosować. Jak miał problemy, że nie miał miejsca, to musiał pisać do ministra wniosek o, ja to uproszczę, nazywało się to w środowisku inżynierskim wniosek o odstępstwo. Takich wniosków, proszę Państwa, w roku trafiało do ministerstwa ponad 1500. To już pokazuje, że te przepisy były jakieś, no nie tak, skoro minister musiał 1500 razy odpowiadać na różne wątpliwości i zgody, żeby robić inaczej niż jest rozporządzenie. Wobec czego nowe rozporządzenie zawiera tylko bardzo ogólne wymagania i ceduje dużo większą część w stronę wiedzy technicznej projektantów. I tu jest ten element, który bardzo może interesować użytkowników dróg. Dlaczego? No bo niestety jest tutaj zagrożenie, czy przypadkiem projektanci nie wyprodukują czegoś, czego nie oczekują. Do tej pory rozporządzenie trochę chroniło, żeby nie wymyślali projektanci, mówię tak żartobliwie, niestworzonych rzeczy. Dzisiaj projektanci będą mieć większą swobodę w kształtowaniu infrastruktury. Dlatego jest potrzebna dobra wiedza techniczna, która by jednak pomogła tym projektantom. I tu w sukurs przychodzą właśnie rekomendowane przez ministra wzorce i standardy, czyli tak zwane wytyczne projektowania, które jednak nie są obligatoryjne. One podpowiadają inżynierom, dają dobre przykłady, dają pewne zestandaryzowane takie schematy rozwiązań. Czyli rozporządzenie 21 wrzesień to bardziej dla projektantów jest taka straszna data, oni się bardzo boją, natomiast nie muszą się bać niczego, użytkownicy dróg, poza rozumiem, bo no już przeglądałem poprzednie spotkania na YouTubie, też wysłuchałem, poza oczywiście dyskusją nagle, co to będzie z chodnikiem czy z innymi elementami, nie wiem, czy to będziemy dzisiaj wracać, czy nie, ale to jest inny temat, czyli do rozporządzenia, które jest obligatoryjne, dochodzą wzorce i standardy jako wiedza techniczna, z której projektanci powinni, moim zdaniem powinni korzystać, ale nie są wiązani, mogą również różne nowe elementy innowacyjnych rozwiązań stosować, tylko będą za to ponosić pełną odpowiedzialność za te swoje propozycje. Tam, gdzie korzystają ze wzorców i standardów, to jak gdyby minister przejmuje odpowiedzialność za skutki tych rozwiązań. I co ciekawe, wzorce i standardy, bo jest jedno, wzorce i standardy są tak konstruowane,
że one dają rozwiązania takie, które do tej pory były no, pomijane, dużo szersze, na przykład regulacja uspokojenia ruchu chociażby, żeby było ze standardem, wiele, wiele innych elementów. No. Jasne. Ja mam tylko takie jeszcze konkretne tak. pytanie. Wiadomo, że znaczy wiadomo, bo resort mówi, że były szerokie konsultacje, trwały one również latami, ale czy w tych konsultacjach brali również udział, jeżeli pan wie oczywiście, bo może pana wiedza jest inna, eksperci z zakresu właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego? Oczywiście, już odpowiem. Konsultacje to jest taki typowy tryb był. Zespoły autorskie w ramach konsorcjum, mogę podać konkretną daną. Myśmy przeanalizowali pełne 32 projekty różnych odcinków dróg, przeglądając w jakim sensie te projekty realizowały wymagania bezpieczeństwa ruchu, sprawności, środowiskowe i inne. Identyfikowaliśmy błędy. Bardzo dużo błędów w tych projektach. Oczywiście zakres błędów jest różny. Mało w autostradach, dużo więcej w tych drogach niższych klas. I to już jest pierwszy taki element identyfikacji i wskazywania, co trzeba zmienić. Powstały następnie redagowane wytyczne, wytyczne przekazane do ministerstwa i Polski Kongres Drogowy, jest taka organizacja, zorganizował publiczne, coś jak wysłuchanie, publiczne konsultacje, rozsyłając do wielu jednostek, do biur projektowych, stowarzyszeń. Na przykład pani zapytała, nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili literalnie jacy eksperci z zakresu bezpieczeństwa, ale było w instytutach badawczych. Na przykład środowisko bardzo dużo wniosło w ramach konsultacji Miasto dla Rowerów, chyba tak się nazywa taka organizacja, czy podobna, może tu nazwę mylę, ale środowisko tak zwane rowerowe bardzo dużo uwag wniosło do tych, czego oczekują, co się im podoba, co się im nie podoba. Oczywiście te uwagi wielokrotnie kontrowersyjne, ale to jest inna sprawa, tak? Tak. I oczywiście środowisko inżynierskie w tych uwagach uczestniczyło, natomiast muszę powiedzieć jedno, że tak jak w każdych konsultacjach, to jest niestety minus wielu konsultacji, że na ogół te uwagi koncentrowały się wokół tego, w jakim stopniu mnie to będzie przeszkadzać. Czyli jeśli biuro projektowe, a to teraz muszę zrobić więcej. A co mi utrudnia projektowanie, ale ewidentnie te wszystkie wytyczne były. Poza tym, no muszę bronić w jednym kontekście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu akurat, to zespoły, które robiły te wytyczne, mają bardzo duże doświadczenie. Jesteśmy i współautorami dotychczasowych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i autorami wielu lokalnych działań, autorami podręczników innych, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, na pewno należy do tych uczelni, które od lat pracują w polu bezpieczeństwa ruchu drogowego. I w mojej ocenie właśnie bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych wszystkich wytycznych jest tym czynnikiem, który był bardzo starannie analizowany. I tu nie mam wątpliwości, że te wytyczne spełniają kryteria bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jasne, dziękuję. W dyskusjach pojawiają się oceny, że wprowadziliście państwo do ustawy, ja mówię cały czas ustawy, to mam na myśli ustawę Prawo o ruchu drogowym. Trudną terminologię, a że trudna terminologia to świadczyło chociażby o nasze ostatnie spotkanie i dyskusja na tym spotkaniu. Obecny tutaj pan Mariusz Sztal mówił dużo o niespójnościach i mówił dużo o tym, że nie do końca nawet mniej wie niż wiedział 21. Panie Mariuszu, czy mógłby pan sformułować przykład takich niespójności i poprzez ten przykład zadać pytanie właśnie panu profesorowi, bo to jedyna okazja. Bardzo dziękuję. To może być dobra okazja, tak. Natomiast jakby gwoli wprowadzenia, bo to słuchałem uważnie słów pana profesora i jakby w pełni się z nimi zgadzam, ale chcę powiedzieć coś więcej, bo jakby po co są regulacje prawa w ogóle? Tak? Jakby ono ma służyć przede wszystkim obywatelom po to, żeby zapewnić sferę bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie ruchu drogowego, tak? Jakby przestrzeń publiczna, z której różni ludzie z różnymi potrzebami chcą korzystać i mają prawo czuć się w nich komfortowo i bezpiecznie, i prawo temu ma służyć. Oczywiście, żeby mogło to być spełnione, to równolegle musi zadziać się kilka rzeczy. Oczywiście od strony inżynieryjnej musi być zapewnione to bezpieczeństwo do maksimum, od strony regulacji zasad ruchu także. Ale co więcej powiem, jakby z punktu mojego widzenia, czy z mojego punktu widzenia, jakby edukacja i późniejsza represja powinny działać w dokładnie taki sam sposób.
Czyli jakby wszystko to powinno stanowić jedną spójną całość. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami takimi, gdzie słowo skrzyżowanie podczas wszystkich trzech tych spotkań pojawia się regularnie i notorycznie, ale skrzyżowania bywają różne. I jakby w jednym konkretnym zakresie, którym zajmuję się od długiego czasu, który bardzo mocno różnicuje wszystkie te sfery, które wymieniłem tak na dobrą sprawę, jest specyfika skrzyżowania z ruchem okrężnym chociażby. I mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją taką, gdzie w przepisach inżynieryjnych, chociażby w słynnej 220, mówię tutaj o rozporządzeniu sprzed lat, są wytyczne, które ograniczają możliwości chociażby stosowania znaków poziomych w zakresie ruchu okrężnego, ale na drodze infrastrukturalnie, nawet wśród nowo budowanych skrzyżowań, nie mówię o sytuacji zamieszłej sprzed 20 lat, bo to rozporządzenie jest już, że tak powiem, leciwe. Ale obowiązujące. Niezmiennie. Spotykamy sytuacje, które jakby nijak nie nawiązują do tych regulacji prawnych. Jakie to ma konsekwencje dalej? Jakby z punktu widzenia użytkownika ruchu drogowego, to o czym pan profesor powiedział, jakby to nie jest jego rola, żeby wgryzać się w tego typu kwestie. On chce się czuć bezpiecznie i chce rozumnie tą sytuację traktować. I teraz jakby to, co widzi na drodze, nijak się ma do zapisów wynikających z prawa o ruchu drogowym, chociażby w zakresie tego, czy po zmianach, czy przed, to nie ma większego znaczenia. Mówię tutaj o tej dacie 21 września. Czym jest pas ruchu, czym jest przestrzeń drogowa, czym jest jezdnia sama w sobie i wreszcie czym jest skrzyżowanie. I to wszystko powoduje, że ten uczestnik ruchu może czuć się w pewnych obszarach zagubiony. Co więcej, wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Problem się tworzy wtedy, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji nieszczęśliwej dla niego, czy tej niebezpiecznej. I dalej każde zdarzenie drogowe dalej może być rozstrzygane przez konkretne służby i konkretne organy. No i jakby w tej późniejszej fazie, w tej represyjnej, dodajmy, nawet służby mundurowe mają kłopot z rozstrzyganiem tych kwestii, ponieważ one są niespójne w zakresie prawa o ruchu drogowym, w zakresie inżynierii drogowej i co gorsze jeszcze, sądy, które rozstrzygnąć mają chociażby całe zjawisko, które się zadziało, czyli jakby wskazać winnego albo niewinnego całego zdarzenia, też mają często różnorodne opinie, do których mają się stosować, a te opinie tworzone są przez biegłych, którzy niejednokrotnie w tychże opiniach zawierają treści odmienne do treści wynikających z prawa o ruchu drogowym. I mamy, to nawet nie jest dualizm, o którym ja powiedziałem, to jest jakby 4 albo 5 różnych punktów widzenia. No i teraz pytanie jest takie, czy chociażby w tej materii, panie profesorze, trwają prace, a być może jeszcze nie trwają, a czuje pan, że powinny, żeby wzorem naszych sąsiadów zza zachodniej granicy chociażby, którzy z tym problemem uporali się jakiś czas temu, mam na myśli akurat niemieckie drogi, jakby poszli od drugiej strony, bo my trochę kombinujemy, czyli my uczestnicy ruchu, czy ludzie zajmujący się tą sferą edukacyjną, przygotowującą człowieka do samodzielnego funkcjonowania na drodze, musimy dostosowywać regulacje prawa do sytuacji, którą na drodze zastaliśmy, a czy nie powinno to wyglądać dokładnie odwrotnie, czy powinniśmy określić, tak jak nasi sąsiedzi, jakie formy skrzyżowań mają być, chociażby w tym zakresie ruchu okrężnego, takie, żeby korelowały z przepisami i nie budować innych, które mogłyby zaburzać ten punkt widzenia. I to jest jedno moje pytanie. Już, bardzo łatwa odpowiedź jest na to, bo znaczy łatwa, to zależy jak rozumiem ten zakres. Jeśli chodzi o, no nie chcę tak, ale ronda na przykład. Ronda jednopasowe są najbezpieczniejszymi skrzyżowaniami, bardzo sprawnymi. Sprawdziły się niezwykle prostymi z punktu widzenia obsługi, nazwijmy to tak. Ja wiem, że dyskusja była latami, czy włączać kierunkowskaz, nie włączać i tak dalej. Mówię o rondach jednopasowych, wobec czego myśmy już w 2001 roku wytyczne, które fakt, że wtedy były tylko dla Generalnej Dyrekcji, takie ronda włożyli, że tak powiem, w standardy projektowania. I to jest to, o czym pan wspomniał. Są takie sytuacje, w których to trochę inaczej. To, że jest nowe rozwiązanie, jest bardzo dobre rozwiązanie, jeśli ono jest teraz
niedopowiedziane w przepisach prawie ruchu drogowym, to właśnie prawo ruchu drogowym trzeba wtedy zmienić. Bo nie cofniemy się, żeby nie robić małych rąk, bo coś jest niedopisane w kodek w prawie ruchu drogowym. Bo to było naprawdę rewolucyjne, znakomite rozwiązanie i uspokojenie ruchu. No nie będę już całych zalet wymieniał. Wady też ma, jak jest w złym miejscu zrobione. Czyli to jest jeden przypadek. Ale później mamy rzeczywiście, jak pan wspomniał, rozwinęły się ronda dwupasowe i zaczął być problem. I to był błąd. I przyznaję, dzisiaj wyrzuciliśmy. W nowych wytycznych zostały zakazane wręcz i zostały wyrzucone. Nie ma rond dwupasowych. Natomiast w miejsce rond dwupasowych pojawiły się tak zwane ronda turbinowe. I one mają rzeczywiście braki co do oznakowania. I teraz ja uważam, że nie wyrzucimy rond turbinowych, które znowu mają z punktu widzenia przepustowości, co jest bardzo istotne w kontekście warunkach miejskich, dzisiaj zatłoczenia, lepsze rondo turbinowe, lepiej się dopasowuje do ruchu niż sygnalizacja świetna. Jest kompozycyjnie, architektonicznie, to jest z punktu urbanistycznego. Jest rozwiązaniem nieuniwersalnym, od razu powiem, ale w wielu miejscach bardzo dobrym. Natomiast występują braki co do oznakowania. I myśmy już jako autorzy wcześniej wnioskowali w tak zwanej czerwonej książce, ja to tak skrótowo nazywam, pan dziennik 220, niech będzie, czerwonej książce, że trzeba wprowadzić takie oznakowanie, zarówno pionowe i poziome o wzorach. Sugerowaliśmy wzory z Holandii, z Niemiec i oczywiście, no i to jest, ale to jest ten drugi przypadek, że raczej nie patrzymy na ograniczenia prawa ruchu drogowym, tylko skoro jest dobre rozwiązanie, poprawmy w tym momencie prawo ruchu drogowym. A tutaj dam jeszcze jeden element, może taki, no, niewłaściwie to powiem, ale proszę Państwa, nawet przy nielegalnym oznakowaniu segregacji ruchu na rondzie turbinowym, gdzie stosuje się niektórzy zarządcy dróg, od organizacji ruchu, stosują strzałki w prozy w lewo, mimo że w lewo tam się nie jedzie, tylko trzeba objechać, tak? Ale to kierowcom pomaga, oni to rozumieją. Nie jasne. W przypadku, że ktoś wjechał pod prąd na rondo i rzeczywiście jest tu niezgodność, ja jeszcze raz powtarzam, ideą jest to, żeby było intuicyjne rozwiązania, żeby jak najmniej człowiek musiał sięgać do prawa o ruchu drogowym, bo przy tylu, ja się przyznałem, nie bez powodu, że w 70 roku dostałem prawo jazdy. Proszę Państwa, ile razy studiowałem na nowo prawo o ruchu drogowym? No, to, co już przez telewizję czy gdzieś, no przecież to ilu tych kierujących właśnie tak będzie śledziło, co się stało 18 lutego we wrześniu i kiedyś tam. To ma być rozwiązanie zrozumiałe przede wszystkim. Tak jest. Panie profesorze, pan ma już sztal, jest niezaspokojony, zada dodatkowe pytanie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Zgadzam się z tym wszystkim, co pan profesor powiedział, co do zasady, jeśli chodzi o kwestię skrzyżowania ruchu okrężnych jednopasowych. Nie mam żadnej wątpliwości, że nowoczesne rozwiązania, czy to turbinowe, czy także zdarzające się potocznie nazywane mimośrodowymi, czyli z priorytetem zjazdu z pasa wewnętrznego, jakby nie nazywać, tak mają pewne zastosowania w określonych sytuacjach i przy natężeniu ruchu danym w danym miejscu. Jakby rozumiem to, prawda? Dobre oznaczenie przed wlotem na takie skrzyżowanie jakby też rozwiązuje problem. To jest jakby niezmiennie, również zgadzam się z tym, co pan niejako przyznał też, tak, że cały kłopot tak na dobrą sprawę dotyczy sytuacji, kiedy jest więcej niż jeden pas ruchu wokół tak zwanej wyspy, czy nazywając po obwiedni, czy jakkolwiek inaczej, a już dramatem nielegalności i tym elementem takim generującym te problemy, to jest wyznaczenie pasów, które nigdzie się nie zaczynają i nigdzie nie kończą w takim przypadku. I to tak naprawdę generuje szereg najbardziej niebezpiecznych, mimo bezpieczeństwa zachowanego na takim skrzyżowaniu z uwagi na prędkości chociażby, tak? Więc mam nadzieję i jakby to już nie ma pytania. Tak naprawdę wierzę, że z naszych wypowiedzi wynika wspólny mianownik, że obaj, nawet chyba powiem we trzech, bo pan kierownik się przygląda i przysłuchuje naszej rozmowie, zgodzimy się wszyscy, że to rozwiązanie jest zupełnie nieodpowiadające potrzebom dzisiejszego ruchu i generujące w całym tej sferze dobra, jeśli chodzi o ruch okrężny, najwięcej zła generujące. Tak. Jasne. Panie profesorze, zanim zadam pytanie panu Rafałowi Grodzickiemu, czy pan chciałby skomentować to wystąpienie pana
Nie, mogę tylko jedno powiedzieć, że w nowych wytycznych właśnie wszystkie wzorce, które tam są, rysunki i tak dalej, są takimi, które właśnie nie zawierają tych wątpliwości, o którym właśnie pan Mariusz wspomniał. Ja już powiedziałem, że dlatego wyrzuciliśmy w ogóle ronda dwupasowe jako trudne. Po co nam były lata dyskusji, czy będzie ciągła linia, czy nie, co zrobić ze środkowego pasa, skoro użytkownik nie był w stanie tego zrozumieć, to myśmy też doszli do wniosku, że tego nie trzeba robić i nie ma tego wytycznych. Więc a zbyt wolno, tylko jedno mogę powiedzieć, że jest jakaś, nie wiem, niesamowita bezwładność, jeśli chodzi o czerwoną książkę, bo to można było trochę szybciej robić i pomóc wtedy użytkownikom dróg. Ale czy ma pan wiedzę, że działa jakiś i pracuje zespół, który się właśnie zajmuje Czerwoną Księgą wyłącznie? Mam wiedzę, że pracował, po czym wylądowało na półce. Mam wiedzę, że pracuje, ale to jest inicjatywa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, taka bardziej może społeczna, która zebrała różne grupy osób, czyli nazwijmy to działalność, społeczna. Praktyków, którzy w dużej części praktycy, wiem, bo mój kolega z administracji drogowej tutaj miejskiej, krakowskiej też w tym uczestniczy, którzy identyfikują problemy, natomiast nie jest, potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy ta praca w postaci ich pomysłów, zmian i tak dalej, czym się zakończy, bo to nie jest umocowane, tak? Czy przekazanie sugestii ministerstwu, jak będzie przyjęte, więc można powiedzieć, że trudno nazwać, że to są prace nad Czerwoną Książką, bo to są prace z inicjatywy jednej z jednostek. Jasne. Zarządcy dróg. W pewnym sensie nie widzimy tutaj perspektywy końca. Do pana Rafała Grodzickiego mam następujące pytanie. 13, czyli w ubiegły czwartek, pana kolega z WORD-u Olsztyn, pan Kiwit, w trakcie naszej rozmowy na temat tego, że to celem tej ustawy było uporządkowanie nazewnictwa, podjął kwestię i właściwie zadał pytanie, na które nie znaleźliśmy odpowiedzi, i stwierdził, że uporządkowanie, czyli wprowadzenie tych, rozumiane jako wprowadzenie tych zmian w definicjach legalnych, implikuje pewne konsekwencje. I moje pytanie jest do pana takie, czy pan widzi te konsekwencje? I na przykład, czy pan widzi już konkretną potrzebę zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym? Jeżeli się uda, to może z konkretami. Proszę bardzo. Z konkretami. Od miesiąca, od 21, czyli miesiąc, obowiązują nowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przyjmując, że w naszym kraju jest 30 milionów osób uprawnionych do kierowania pojazdami, tych zmian nie zauważyło 29 milionów 850 tysięcy 648 osób. Przypuszczam, że zauważyło je 150 tysięcy osób, czyli ekspertów, inżynierów, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i dziennikarzy. Zwykłego kierującego pojazdem w ogóle to nie obeszło, w ogóle tego nie zauważył i w ogóle nie widać tego na drodze, że jakiekolwiek zmiany nastąpiły. Ruch odbywa się tak, jak odbywał. Drogi są dalej źle oznakowane, tak jak były oznakowane. Pan profesor powiedział, że zlikwidowaliśmy ronda dwupasowe, a tych rond jest dalej 123 643 w naszym kraju. Znaczy wytycznych, nie na drodze. Tak. Oczywiście te liczby są żartem, natomiast dla zwykłego użytkownika drogi te zmiany nie miały znaczenia na razie, pewnie, na razie. Pan profesor powiedział, że to są wytyczne. To nie są wytyczne dla kierowców, to są wytyczne dla inżynierów. Tak. I wcale nie muszą z tego skorzystać. Tak jest. Inżynierowie też nie muszą, ale powinni. Inżynierowie też nie muszą. Co więcej, jeżeli jakiś właściciel drogi będzie chciał zbudować drogę, ogłosić przetarg na tą drogę, to te wytyczne podniosą cenę tej drogi trzykrotnie albo czterokrotnie. I być może nie będą w ogóle brane pod uwagę. Owszem, inżynierowie dostali narzędzie, że mogą sami ewentualnie sobie własne, że tak powiem, zasady wprowadzać. Natomiast to są tylko wytyczne i to są
tylko nieobligatoryjnych. Natomiast tak jak pan profesor wspomniał, jeżdżenie po drogach powinno być intuicyjne dla każdego kierowcy. I od miesiąca nie ma, nie widzę zmian żadnych, które by były w procesie egzaminowania czy w procesie poruszania się po drogach. W obszarze szkolenia pewnie już jakieś zmiany nastąpiły, bo tam należy nauczyć się definicji. Przy definicjach, jak już jesteśmy, to odpowiem na część pytania, czy powinno się coś zmienić, czy nie powinno w ustawie Prawo o ruchu drogowym. I moja odpowiedź jest taka. Albo nie dotykajmy tego Prawa o ruchu drogowym. Dotknijmy. Dotknijmy, to zmieńmy je całkowicie. Popracujmy nad tym, jako społeczeństwo, jako fachowcy, nad zmianą całkowitą. Nie może być tak, proszę Państwa, że w dniu 21 wchodzi ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Gdzie ten biedny człowiek kierujący ma szukać zmiany prawa o ruchu drogowym? Oczywiście za chwilę będzie jakiś akt jednolity tego prawa, tak? Natomiast twórcy prawa przyzwyczaili się, że robią ustawę prawo karne i do tego dostawają oraz niektórych innych ustaw. Robi się taki, używając brzydkiego słowa, bełkot. Bełkot z tego całego prawa. Definicje, które zostały wprowadzone w 21 września, skomplikowały życie specjalistom, że tak powiem, tym, którzy w tym siedzą, nie tym, którzy użytkują drogi, bo większość ludzi, którzy użytkuje drogi, nie mają zielonego pojęcia, powiem, o definicjach. Ale powinny być zmiany tych definicji, czy nie konkretnie? Proszę powiedzieć. Absolutnie, jeżeli już albo nie dotykajmy tego prawa, albo zmienimy wszystko. Prosta definicja, co to jest rower. 99% społeczeństwa nie zna definicji, ale każdy wie, jak rower wygląda. Co zrobić, jeżeli te napięcie 48 V, o którym mówimy w rowerze, będzie miało 50, a nie 48. Czy to już nie będzie rower? Dla 99,9 będzie to rower. Hulajnoga. Hulajnoga jest to urządzenie, które jest takie, ale nie ma siodełka. Widzimy z siodełkami. Cóż to jest wtedy? Rower, motorower, hulajnoga. Te przepisy trochę mieszają nam w głowie. I albo popracujmy nad tym, żeby zmienić je całkowicie, albo nie dotykajmy ich, żeby te społeczeństwo, które wiedzą, edukujmy ich. Ale tu zadanie widzę gdzie indziej, nie w zmianie przepisów prawa ruchu drogowego, bo tak jak mówię, należy się ta zmiana, bo jest dość już leciwe to nasze prawo i bardzo, bardzo skomplikowane. Kilkanaście lat temu wprowadzono ustawę o kierujących pojazdami, tak? Znaczy prace zaczęły się, w 2011 wprowadzono tą zmianę. Celem było odchudzenie prawa o ruchu drogowym, żeby to, co dotyczy kierującego, było dla kierującego, to, co dotyczy czegoś innego, było dla innych rzeczy. No i powstał taki galimatias. Uchylone. Nie wszyscy fachowcy, dziennikarze wiedzą, kiedy, okres próbny, co, gdzie, jak, kiedy. Powstało takie zamieszanie tymi zmianami prawa, że właściwie już nikt tego nie śledzi, nikt tego nie patrzy. Zadanie widzę gdzie indziej, w dobrym oznakowaniu drogi. W dobrym oznakowaniu drogi, żeby to było intuicyjne. Ja jadąc, czy będąc na egzaminie, dojeżdżając do skrzyżowania, ja nie mogę się zastanawiać, czy to jest skrzyżowanie, czy to nie jest skrzyżowanie. Ono powinno być oznakowane albo nieoznakowane. Czyli pan sugeruje generalny ogólnopolski przegląd oznakowania dróg? Też, to jest jedna rzecz. Nie rutynowy, tylko specjalny. Tak, to jest jedna rzecz, ale drugie, projekty organizacji ruchu na drogach. Projekty organizacji ruchu na drogach. Proszę zwrócić uwagę, że 90% dróg nie ma tych projektów, które są obowiązkowe. Dlaczego? Bo to kosztuje. Kto robi takie projekty w starostwach? No ludzie robią, tak? Jakie oni mają doświadczenie, jakie mają kwalifikacje? Nie wiem, ale jak są drogi oznakowane, zwłaszcza gminne, powiatowe, których jest ponad 90%, to wszyscy, którzy jeżdżą, wiemy. I my wszyscy jeździmy intuicyjnie, czy postawią znak taki, czy taki. Wszyscy narzekają na to oznakowanie. Więc jeżeli zmieniajmy, to właśnie z tej strony. Ja rozumiem, że trzeba wprowadzić standardy
światowe, europejskie, które pozwolą nam wybudować naprawdę fajną drogę, którą będzie mógł się poruszać i ten człowiek na wózku inwalidzkim, i pieszy, i będzie miejsca do zaparkowania będą, i będą ograniczenia prędkości, i azyle, no wszystko będzie pięknie, tylko ile kilometrów takich dróg wybudujemy przez najbliższe 10 lat? Jasne. Ułamek procenta? Może 1%? Nie wierzę w ten 1%, ale to będzie naprawdę niewiele. My musimy, rozumiem trzy filary, droga, człowiek, pojazd, tak? I pan profesor jest od tego filaru inżynieryjnego, tak? My z Politechniki, inżynierowie, zrobiliśmy to, co do nas należało. Inni robią w drugim filarze o człowieku, czy projektanci samochodów robią co innego. Więc stwórzmy, jeden system powinien być, w którym ten kierowca kierujący będzie bezpieczny i będzie się jeździło po drogach intuicyjnie. Nie mieszajmy w tym prawie za bardzo, albo zmienimy, żeby było proste i czytelne dla każdego. Dlatego, kto skończył 8 klas szkoły podstawowej i dla profesora z Politechniki, i dla egzaminatora, instruktora nauki jazdy. Jasne, dziękuję bardzo. Panie Mariuszu, czy pan jest, czy pana nie ma? Halo? Panie Mariuszu? Jestem. A pan w tej samej kwestii, czy pan widzi jakąś potrzebę zmian, na przykład zmiany definicji, czy częściową zmianę definicji skrzyżowania? Dużo pan mówił o tej definicji ostatnio. Widziałem, że pan profesor zgłaszał się, tak. Chyba chciał się odnieść do tego. Ale tylko krótko, bo rzeczywiście ma pan rację, że z definicjami jest problem. Użytkownik drogi nie potrzebuje ich, natomiast jednak one niekiedy musiały się pojawić. Pan wspomniał o UTO, hulajnogach i tak dalej. Wiem, jakie pojawiły się problemy, jak te urządzenia się zaczęły rozpowszechniać. Problem konfliktu, pieszy, hulajnoga, rower elektryczny, inny. No wobec czego próba uporządkowania. Ja powiem od razu, że z punktu widzenia właśnie też wytycznych, które tworzyliśmy, musieliśmy się nad tym zastanowić, rzeczywiście nad tworzeniem infrastruktury, w tym nad takim projektowaniem dróg dla rowerów, żeby tamtych użytkowników również pomieścić, i nad takim projektowaniem wtedy chodników, aby w sytuacjach, gdzie się dopuszcza ten ruch, można było też, żeby ten ruch się odbywał bezpiecznie. Wobec czego ja tak rozumiem, nie bronię, bo nie studiowałem dokładnie tej definicji, chociaż wczoraj sobie przyglądałem. Ja bym to wszystko dał pod UTO, urządzenia transportu osobistego. Teraz wiem, że hulajnoga elektryczna nie jest UTO, UTO jest coś innego. Zgoda, ale to musiało być w jakiś sposób, w jakiś, ja nie wiem, czy udany, ujęte, bo mamy nową grupę użytkowników. Pojawili się nagle, pojawili się skądś, i musimy ich też jakimiś regulacjami, a ja mówię z punktu widzenia inżyniera, zastanowić nad infrastrukturą dla tej grupy użytkowników. I niestety, i to nie jest rzeczywiście, zgodzę się z panem, dla nas zwykłych jeżdżących po drodze, chodzących, te przepisy prawa, te definicje są potrzebne, no chociażby z punktów tak formalnych do projektowania, czy są potrzebne pewnie dla prawników z jakichś innych powodów, a prawnicy wiele potrafią zepsuć. Ale to tylko drobny komentarz i przepraszam, nie wtrącam. Ja jeszcze chwilę powiem, zgadza się, ustawodawca umieścił grupy użytkowników drogi w pewnych miejscach, ale ten użytkownik nie wie, czy on jedzie po drodze dla rowerów, czy po ścieżce rowerowej. Nie ma już ścieżek, na szczęście. Dlatego to powiedziałem, tak oczywiście, ale proszę zobaczyć, że w społeczeństwie ścieżka rowerowa istnieje i jest chyba najpopularniejszym nazewnictwem tego, po czym jeździ rower. No niestety i chodnik też jest bardzo popularny. Panie Mariuszu, proszę bardzo. To jeszcze dodam, że rondo też jest bardzo popularne, tak. mimo że są ronda, które skrzyżowaniami o ruchu okrężnym nie są. Tak? Panie Mariuszu, jak pan widzi, trzeba tą definicję jakąś, czy na przykład tą konkretną zmienić, czy nie trzeba? Nie bardzo rozumiem do dzisiaj, po co zawarta jest część tejże definicji. Dlatego pytam, że pan nie rozumie. Połączenia się jezdni, ja tego nie rozumiem. Prawda? Przecięcie się dróg w zupełności jest dla mnie zrozumiałe, połączenia się jezdni tej samej drogi absolutnie już nie, i to ono wygenerowało tak naprawdę całą tą dyskusję. I to, co znam tło, to dopowiem później. Okej. Być może pan profesor wyjaśni, jakby od dzisiaj sprawa będzie bardzo prosta, ale to, co pan powiedział pan kierownik, otóż rzeczywiście Kowalskiego na drodze średnio ta definicja interesuje do momentu, w którym nie dostanie mandatu za przekroczenie dopuszczonej prędkości, ponieważ funkcjonariusz uzna, że
że to, co wydawało się być skrzyżowaniem, nie było skrzyżowaniem i nie odwołało znaku ograniczającego czy podwyższającego prędkość. To do tego momentu tak się będzie działo, prawda? Albo ktoś inny nie dostanie mandatu za wyprzedzanie na takim skrzyżowaniu zgodnie z tą definicją, gdzie przed 21 w tym samym miejscu nie wykonywał tego manewru na skrzyżowaniu. To myślę, że to jest do tego momentu. To tego Kowalskiego nie będzie interesowało, a później temat jak bumerang wróci i to jestem absolutnie przekonany o tym, że to jest kwestia krótkiego czasu, ale jeżeli pan profesor zechce wyjaśnić, skąd wzięło się połączenie jezdni tej samej drogi w tejże definicji, to być może rozwiąże pan szereg problemów tychże 150 tysięcy ekspertów. Proszę Państwa, nie rozwiążę problemu, natomiast powiem od razu, niestety to jest tak jak do pewnych rzeczy, bo my mówimy tutaj o użytkownikach, my nawet projektanci nie są wnikliwi i mamy grupę prawników. Wzięło się to stąd, że prawnicy zakwestionowali taką rzecz, co się dzieje, jeśli ma pan na przykład, jest droga, nie wiem, jakaś tam od z punktu A do B wjeżdża pan do rynku i ta pana droga rozdziela się wokół rynku ruch jednokierunkowy, tak? Jest to jedna droga, która wokół rynku sobie krąży i później się znowu łączy. I to prawnicy wydumali, że no to jak to, no to nie są dwie drogi, to jest ta sama droga, droga numer 999, tak? Droga wojewódzka 999 i tam nie ma skrzyżowania. No naprawdę takie, przepraszam za wyrażenie, że to będzie powiedzieć głupoty gdzieś tutaj się nasłem, bo wobec czego jak teraz ministerstwo prawdę próbowało ratować, bo byłoby, no bo autentycznie, to co mówię to jest fakt, to jest dyskusja, że to nie jest skrzyżowanie, bo... Bo ja nie zrozumiałam, co to znaczy, że ministerstwo próbowało ratować, o czym pan mówi? No autorzy w ministerstwie pewnie te pretensje prawników, zgłaszane wątpliwości, że w momencie, bo dobrze państwo powiedzieliście tutaj, dopóki wszystko działa, nic się nie dzieje. Jeśli gdzieś się coś stanie, to chodzi ocena prawna i nagle ewidentna zawinił ktoś na przykład zdarzeniu drogowemu, ale prawnik szuka, jakby go od tego uwolnić. I wydumał, że to nie jest skrzyżowanie, bo to jest właśnie, bo skrzyżowanie to jest przecięcie dwóch dróg, a to jest ta sama droga. Bo ona, tak jak powiedziałem, to był taki przypadek, kiedy mamy drogę i rozwidla się, okrąża rynek i oczywiście później się łączy. I połączenie jest jezdni tej samej drogi, według prawnika nie było skrzyżowaniem. To jest głupota, przepraszam za takie wyrażenie, bo każdy widzi, że to jest skrzyżowanie. Ale według definicji, jakby to było dwóch dróg, to nie przecinały się dwie drogi. Więc rzeczywiście szukanie, niestety wyszukiwanie przez prawników niekiedy takich niuansów prowadzi, ja nie twierdzę, że do dobrego, tylko prowadzi do próby łatania takiego, no dobrze, to jak to się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Dam Państwu inny przykład, bo to też jest taki, no właśnie mówię, który pokazuje inne spojrzenie użytkownika, inne spojrzenie nagle prawnika. W celu poprawy bezpieczeństwa na jednym z odcinków dróg z inicjatywy policji wprowadzono znak ograniczenia prędkości na pomarańczowej tablicy, żeby się wyróżniał, bo tam była szkoła, inne, tak? Oczywiście osoba, która została za to ukarana, wnosi do sądu i mówi, że ona nie zna takiego znaku, bo nie ma nigdzie w prawie ruchu drogowym znaku ograniczenia prędkości na pomarańczowej tablicy. I oczywiście wywolniona od wykroczenia, no bo nie ma takiego znaku. I tu spryt policji tutaj tak żartobliwie powiem, na czym polegał? Nic nie zmieniono, tylko zmieniono jedno. Wkopano pomarańczową tablicę i pół metra przed tą pomarańczową tablicą na osobnym słupku pojawił się znak ograniczenia prędkości. To są dwa różne i oczywiście wszystko wtedy legalnie. Proszę Państwa, przypadek, kiedy osoba, która w sądzie walczy o to, żeby straciła prawo jazdy, jedzie w miejscowości 100 km na godzinę i bazuje na tym, że projekt organizacji ruchu nie był zatwierdzony. Czyli znak, który tam powstał, D42, nie ma nie jest udowodniony, że to jest projekt organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony, czyli według niego tego znaku nie ma. Czyli źródło jest niestety w wielu tych elementów, źródło właśnie w prawnych takich później wyciąganiach w różnych drobnych niuansów. Ale przepraszam, bo to już wyszło poza trochę. Jasne, dziękuję panie profesorze, ale jak już jesteśmy przy panu, ja bym chciała jeszcze jedno, może ostatnie pytanie. Co państwo jeszcze ewentualnie robicie, czy pan w jakimś zespole, czy tam konsorcjum, nie wiem jakby się to nie nazywało, co robicie takiego, co byłoby ważne dla właśnie tych zasad ruchu drogowego, które obowiązują, znaczy, nas i wynikają z ustawy. Znaczy w tej chwili po prostu, ponieważ ministerstwo, no rozumiem, czuje się zobowiązane do jak gdyby wypełnienia tych źródeł wiedzy technicznej, to robimy, no w zasadzie oddaliśmy do konsultacji dosłownie 2 tygodnie temu,
opracowania to jest nowy zbiór wytycznych, które obejmują wytyczne projektowania uspokojenia ruchu, wytyczne projektowania ulic, wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów, wjazdów, też trudne to, co wiąże się z obsługą właśnie indywidualnych posesji. Robimy wytyczne odwodnienia dróg, ale to już mniej interesuje użytkowników, bo to jest bezpieczeństwo, tak, bo to jest bardzo istotne, ale to jakieś, na jakieś przepisy nie wpłynie, ale te zjazdy, wjazdy, wyjazdy już mogą też mieć implikacje. I wytyczne oświetlenia dróg. I na przykład dam przykład, bo pani mówiła prawo, wytycznych projektowania ulic wycofaliśmy się z jednego rozdziału, to akurat robili koledzy z Politechniki Warszawskiej, ale my jako konsorcjum, z jednego rozdziału, bo chcieliśmy zrobić rozdział o powierzchniach współdzielonych, jako nowym rozwiązaniu i nie ma w prawie o ruchu drogowym, wobec czego tutaj nie wyszło na siłę, że trzeba zmienić prawo o ruchu drogowym, po prostu ten rozdział został wycięty. Ja uważam, że w pewnych sytuacjach rozwiązanie bardzo dobre. Ale przepraszam, co to znaczy został wycięty? Ktoś wróci, kto wyciął? No nie, uzgodniliśmy z ministerstwem, że nie możemy go napisać, nie możemy go zostawić. Myśmy go napisali, nie możemy go zostawić. Już rozumiem. Dlatego, że po prostu skoro nie da się go pogodzić z prawem o ruchu drogowym, a trudno jest przesądzać, kiedy taka zmiana byłaby, no to nie można publikować dokumentu, który mówi, że kiedyś zmieni się prawo. Ale to jest jeden z takich elementów, jak gdyby wskazań, że na przykład zdefiniowanie strefy współdzielonej i poinformowanie tym, że takie rozwiązanie jest, no do prawa ruchu drogowym pewnie by się, znaczy powinno się gdzieś tam pojawić. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze nadal niezaspokojony pan Mariusz Sztal? Nie, już jestem w pełni zaspokojony, natomiast jestem trochę zaniepokojony, przyznam szczerze. Faktem, dużo że... emocji pan przeżywa na naszym spotkaniu. Zawsze. To zasługa, to nie chcę być wina, to zasługa pani redaktor oczywiście. Miło mi bardzo. Nie, to cała przyjemność po mojej stronie, że mogę gościć z tak zacnym gronie. Natomiast jakby rozumiem te wszystkie niuanse, natomiast zawsze, tak mi się wydaje, że zawsze należy zadać sobie pytanie, czy chcemy zrobić, stworzyć jakby takie otoczenie prawne, które będzie w... Czy da się to zrobić w ogóle, żeby w 100% zapewnić nawet temu, który z przyczyn oczywistych, jakby obiektywnych, popełnia jakieś wykroczenia, a później szuka niuansu, to jest jakiś jednostkowy przypadek, powiedziałbym nawet promilowy albo ułamkowo promilowy, i czy chcemy za wszelką cenę tak stworzyć prawo, żeby wykluczyć nawet taką sytuację i jednocześnie stwarzać problemy dla całej rzeszy zdecydowanie większościowej, bo prawda, no bo to doprowadzamy w pewnych momentach do takiej sytuacji trochę wylewania dziecka z kąpielą, nie? Chcieliśmy zrobić bardzo dobrze i dobrze, chcieliśmy tak zrobić, natomiast jakby niuansowo skupiamy się na takich obszarach, które są absolutnie niszowe, jakby jednostkowe, i wtedy doprowadzamy do jakichś takich sytuacji dyskusyjnych, chyba zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Ale rozumiem, że jakby ministerstwo no, chce się zabezpieczać także przed takimi kwestiami. No, też jakby wizerunkowo to trochę rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że droga powinna być chyba inna. Jasne. Więc tak, powiem tak, że zbliżamy się ku końcowi. Nasi słuchacze, rozmawialiśmy na temat nie tylko dzisiaj, ale przez te trzy nasze spotkania, skąd się wzięła ta zmiana. Oczywiście nikt nam nie wytłumaczył, dlaczego ona została tak wrzucona do tego worka, ale jest, obowiązuje. Dużo mówiliśmy o hierarchii aktów prawnych, o tym, że mamy ustawę, że mamy z niej wynikające rozporządzenia, a to, co ministerstwo robi i nam wyjaśnia, to chwała, że to robi, ale nie jest to żadna wykładnia prawa i o tym powinniśmy pamiętać. Dużo mówiliśmy o tym, chociaż nie aż tak szeroko, o tym, że uczestnicy ruchu drogowego nie są zbyt po szkoleniu, jak już mają to prawo jazdy, no trudno podejrzewać, żeby się szkolili. Na stronie prawa drogowego jest taka mała ankieta i pytam czytelników już chyba od 2 lat, kiedy kupują kodeks drogowy. No to oni piszą, że kodeksu drogowego to generalnie nie kupują po tym, jak już tam mieli z nim do czynienia podczas szkolenia i egzaminowania, bo im wystarczą przekazy medialne. No tu można by mieć wątpliwość. I teraz mamy ostatnie minuty. Tradycyjnie każdemu z panów, proszę bardzo, nie musi być to minuta. Może panowie będą chcieli dopowiedzieć coś, co jest ważne
w tej kwestii, którą rozpatrywaliśmy, co jest ważne dla użytkowników ruchu drogowego. Proszę bardzo, pan profesor, gdyby zechciał jakąś myśl. Nie te podsumowanie, ale powiem tak, rzeczywiście z tej dyskusji jedno, mnie jest trudno jako inżynierowi pogodzić i nie potrafię na to odpowiedzieć, bo ja dalej jestem na stanowisku, że rzeczywiście wiele rozwiązań powinno być prostych i intuicyjnie zgadzam się z ostatnimi wypowiedziami, że prawo nie musi dogłębnie w każdej linijce gdzieś tam wykluczać jakiegoś specjalnego przypadku, powinno być bardziej, bardzo zrozumiałe. My nasze rozwiązania staramy się tak właśnie promować, projektować. Jedna tylko uwaga, że ministerstwo to, co robi zbiory wytycznych, to są wiedza techniczna bardzo ważna, bo i dlatego, że to prawo budowlane zobowiązuje inżyniera do projektowania urządzeń, tu zacytuję, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. I dlatego podawanie tej wiedzy technicznej jest istotne, jest potrzebne, żeby ułatwić inżynierom. Natomiast właśnie, czy będziemy dalej zmieniać, bo też pani redaktor zada takie pytanie, czy użytkownicy dróg mają się bać czegoś, bo się coś zmieni. Mnie się wydaje, że takie zmiany typu właśnie niuansowego, innego, nie muszą się bać. Pan Rafał Grodzicki właśnie to o tym powiedział, że tego i tak mało kto dostrzeże. Oby tylko one nie prowadziły do jakichś konfliktowych sytuacji na drodze, bo porządkowanie definicji w kontekście zgodności prawnej, tak, z różnymi dokumentami, takie, które nie dotyczy użytkowników dróg, uważam, że jest neutralne. No, ono jest potrzebne, bo rzeczywiście no, jest przecież Urząd Nadzoru Budowlanego, który udziela pozwolenia na budowę. No, jak oni dostrzegą, ale to jest niezgodnie z ustawą, paragrafem, no to nie możemy wyrazić zgody na budowę. Dlatego część rzeczy no, musi być w jakiś sposób, że tak powiem, wyczyszczona, poprawiona. Yes. Ale jeszcze raz, jak najprościej, bo rzeczywiście mało kto kupuje kodeks drogowy, wobec czego powinien, tak jak jeździ, ma wzorce zachowań, ma pewną praktykę, jak się coś zmienia istotnego, to powinna być akcja edukacyjna i tyle. Jasne, dużo pan powiedział właśnie. Proszę bardzo, pan Rafał Grodzicki, ostatnie minuty dla pana. Inżynierowie zrobili swoje, pewnie zrobili dobrze, no my się nie musimy na tym znać. Ale jeszcze nie muszą odchodzić. Nie, absolutnie nie, pracują dalej, żeby te drogi były na poziomie europejskim. Ja życzę, żeby tych dróg takich faktycznie dla bezpiecznych, tak, było jak najwięcej, tak? To tego sobie życzę, tylko rzeczywistość jest taka, że jeździmy w większości przypadków po drogach troszeczkę innej klasy, no, tak się wyrażę. Rola teraz jest dla tych, co będą zajmować się edukacją. Rola jest przede wszystkim dla zarządców dróg, zarządców ruchu na drodze, bo to oni będą mieli problem, to co pan Mariusz powiedział, żeby nie wydarzały się rzeczy, żeby przed sądami się nie spotykali, żeby kierowcy nie dostawali mandatów za swoją niewiedzę, bo tak jak powiedziałem w pierwszych zdaniach swoich, kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie powinien wiedzieć, że wjeżdża na skrzyżowanie. Kierowca, jeżeli jest odwołany znak, czy skrzyżowaniem, czy czymś, czy jakimś innym elementem, to powinien o tym doskonale wiedzieć. To powinno być intuicyjne i część jest, inżynierowie zrobili swoje, teraz jest nasza rola. Pani również, pani redaktor. Dobrze, dziękuję. Ja się staram jak mogę. Proszę bardzo, panie Mariuszu, dla pana kilka minut. Czy minutka, bo pan ostatnio mało korzysta z tych możliwych przywilejów. Zasad ruchu, jestem z tego pokolenia, gdzie zasad ruchu nauczano mnie w sposób taki, że moja konkluzja była taka, że tak naprawdę prawo o ruchu drogowym mogło się w zupełności skończyć na 5 artykule, czyli uregulowanie takiej idei, ja to nazywam duch przepisów prawa po prostu, tak? Jakby gdyby wszyscy chcieli dobrze, mówię na drodze, to w zupełności te 5 pierwszych artykułów prawa o ruchu drogowym rozwiązywałoby wszystkie problemy, bo tak naprawdę cała reszta uszczegóławia konkretne sytuacje, konkretne zachowania i tak dalej. I życzyłbym sobie,
nam tutaj, ale wszystkim całemu społeczeństwu, żeby rzeczywiście udało się ten kontekst ducha prawa w taki sposób we wszystkich obszarach dookreślać, żeby było to rzeczywiście intuicyjne. I myślę, że to jest chyba wspólny mianownik jako konkluzja naszego dzisiejszego spotkania, że wszyscy chcielibyśmy, żeby Kowalski na drodze nie musiał być ekspertem, nie musiał być doskonałym inżynierem i nie musiał być mecenasem, żeby móc po drodze poruszać się w sposób intuicyjny i po prostu bezpiecznie zawsze do celu trafiać. Bardzo dziękuję. Jasne, dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć tak, jako swoiste podsumowanie a propos tego słabego, że tak powiem, korzystania z kodeksu drogowego. Wydawnictwo Grupa i Masz postanowiło, że ułatwi instruktorom i egzaminatorom i my to ogłosimy na ramach prawa drogowego. Mamy takie bardzo dobre, o którym panowie mówiliście, wydawnictwo internetowe, nazywa się Elektroniczne Prawo Drogowe. Tam są aktualizowane akty prawne, w tym między innymi na przykład jest rozporządzenie o warunkach technicznych i tak dalej. Wydawnictwo chce podarować tam jakieś egzemplarze tego wydawnictwa. Ogłosimy to, komentując dzisiejsze spotkanie. Ciekawa jestem i kiedyś panom, że tak powiem, przedstawię informację, na ile było zainteresowanie nawet o to bezpłatne, że tak powiem, wydawnictwo. To ja mam jedno pytanie. A kiedy pani redaktor kupiła ostatnio kodeks drogowy? Proszę pana, nie muszę, bo ja kodeks drogowy to nawet jako redaktor pracuję nad nim i pracowałam ostatni raz 1 września. A, pracowała. Tam jest moje nazwisko nawet. Tu chodzi o to, bo ja się przyznam, że... No jak pan chce, to mogę kupić, ale... Nie, to tak jak ja. Ja mówiłem, że tyle zmian i tak różnych jest, że kupowanie, żeby być aktualnym, to trzeba by raz na miesiąc kupić sobie prawo o ruchu drogowym. A no niestety tak szybko wydawnictwa nie działają, żeby papierowy kodeks drogowy, o który pytacie, no niestety... Szybko się deaktualizuje. No dobrze, ale to ja pana inaczej zapytam, proszę pana. Ilu mamy instruktorów w Polsce? 24 tysiące, tak, panie Mariuszu? Około 25 tysięcy. Tak, 25 tysięcy. I około 1000 egzaminatorów. Proszę bardzo, jaka godna cyfra. I teraz tak, wydawnictwo, o którym mówię, jest to elektroniczne wydawnictwo. Często po tygodniu albo po dwóch dniach ma pan naniesione na tekście ujednoliconym, nie jednolitym, bo jednolity raz w roku albo rzadziej resort daje, bo taki ma obowiązek. My robimy to raz na dwa tygodnie i ma pan wszystkie akty ujednolicone. Więcej, na tych aktach ma pan wydzielone to, co jest oznaczone specjalnie, zmieniane i to, co jest obowiązujące. I niech mi pan odpowie, ja panu nie powiem, bo to jest tajemnica handlowa, ale czy intuicyjnie może mi pan odpowiedzieć, czy pana koledzy instruktorzy i egzaminatorzy są niezwykle zainteresowani tym wydawnictwem? Dodam jeszcze, licencja jest roczna i kosztuje całe 100 zł, czyli miesięcznie ten egzaminator 10 zł musiałby wydać, żeby znać wszystkie akty prawne w formie aktu rzeczywistego, ujednoliconego, jednolitego. Więcej, my tam dokładamy również wszystkie projekty aktualnie procedowane. To proszę mi odpowiedzieć, panie Rafale, jak pana egzaminatorzy korzystają z takich narzędzi? Korzystamy z państwa portalu Prawo Drogowe News, bo tam wszystkie nowości są. To przyznaję, sam korzystam. Nie kupuję papierowej książki. No tak, ale nie ma tam aktów ujednoliconych. Ale oczywiście nie ma aktów ujednoliconych, ale wszelkie zmiany śledzimy i przypasowujemy je do tej bieżącej, do tych bieżących. Drukarki nasze pracują na bieżąco i niestety, ale to my, to nasza praca jest również taka, żeby nasi pracownicy mieli pełną wiedzę co do zmieniającego się prawa. Po to są warsztaty, po to są szkolenia, żebyśmy poznawali te prawo i tak to się dzieje. Dobrze, obronił się pan, po prostu się pan obronił. Bardzo dziękuję. To ja chciałem tylko powiedzieć, że instruktorzy w tej materii mają trudniej. Bo nie mają drukarek. Nie, bo w tej samochodzie. Panie redaktor, bądźmy poważni. Bo w tej relacji nadrzędności zawodowej w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego jest kadra średniego szczebla, która między innymi zajmuje się właśnie szczegółową analizą
tego prawa i jest na bieżąco po to, żeby móc szerokiemu gronu jakby te informacje na bieżąco przekazywać, tak, żeby nie 20 osób musiało się tym zajmować, tylko znaczy, że jedna się tym zajmuje na bieżąco i jakby jest takim pośrednikiem tej aktualizacji. W ośrodkach szkolenia kierowców najczęściej takiej sytuacji nie ma, a zatem albo indywidualnie instruktor to robi, a z doświadczenia wiem, że spośród tych 25 tysięcy instruktorów w tym kraju relatywnie niezbyt duży odsetek robi to na bieżąco, więc między innymi właśnie to, co pan kierownik powiedział, coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego dla tej części branży są taką przestrzenią, która pomaga pokazać te istotne elementy i także są przestrzenią do dyskusji na ten temat, żeby nie było wątpliwości. No tak, nie chcę się wymądrzeć, ale może powinniście tam na tych warsztatach trochę więcej tej edukacji prawnej, żeby instruktor wiedział, czym się różni akt jednolity od aktu ujednoliconego, co to jest akt pierwotny i tak dalej. Ale nie będę prowadziła, bo może jak będzie taka potrzeba, to zrobimy taki, zaprosimy ekspertów. Serdecznie zapraszam, akurat jutro się wybieram na warsztaty do Lulina. Naocznie pani się przekona, że takie obszary będą, dodam, na dobre warsztaty do Lublina. Naocznie się pani przekona, że tego typu tematyka będzie tam wiodąca. Ja rozumiem, ale działa pan wśród elity. Nie chcę tutaj już zgłębiać tego tematu, bo życzę powodzenia. Miałam takie zaproszenie, dziękuję, ale z innych powodów nie mogłam skorzystać. Chętnie bym skorzystała. Myślę, że kolejny temat taki damy. Na koniec chciałam powiedzieć tak. Kolejne nasze spotkanie 3 listopada. Pani prezes Bożena Chlawicz będzie rozmawiała o młodych kierowcach. Będzie rozmawiała o ważnych rzeczach, ale też rzeczach, które zostały ostatnio statystycznie opracowane i zaprosiła gości, którzy przedstawią te statystyki, pokażą jakieś kierunki, tendencje inne i wnioski, które z tego wynikają. Temat niezwykle ważny. Ja dzisiaj gościłam pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Stanisława Gacę, pana Rafała Grodzickiego i pana Mariusza Sztala. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję panu Piotrusiowi Wagnerowi i do usłyszenia, do zobaczenia.